Siemanko, ja jestem Milan i witam Was. Bardzo możliwe w ostatnim filmie odnośnie moich tatuaży. Proszę Państwa, dzisiaj, czyli 13 października roku 2023, skończyłem swój rękaw odnośnie Ramsteina. Seria jest Wam dobrze znana, bo powstała już kilka lat temu. No i dzisiaj y, byłem na ostatniej y, sesji, y, a dokładnie no, w sumie nic nowego nie przybyło od tamtej pory, aczkolwiek zostały tutaj jeszcze wypełnione niektóre luki. Na przykład, o tutaj jak widzicie, jedna luczka. Tu zaraz będę miał kolejną. łokieć cały. Czekaj, ja Ci pokażę z lepszej strony kamerzysta. Może o tak. Jest OK? Jest okej. Okay. Po prostu już zostały takie typowe wypełnienia, bo już ogólnie rękę miałem skończoną, tylko tam jakieś tam właśnie takie dziury, tego typu rzeczy. Między innymi tutaj y, mam ten wypełniony cały już ryśka dookoła, bo tu miałem dziury takie białe, po prostu prześwitywały mi. No i tyle, no tak ogólnie dziarka wygląda moi drodzy. O, to jest ostatni efekt końcowy. Tutaj również y, tą rurkę mam skończoną, bo jeszcze na poprzednim filmie jakbyście odnaleźli moją playlistę na moim kanale to macie porównanie jak wyglądało wcześniej a jak wygląda teraz coś jest nie tak? chyba nie ogólnie nagrywamy w dość spartańskich warunkach ciężko troszkę ale no, inaczej Wam też nie jestem w stanie tutaj wszystko pokazać tak dokładnie no bo to jednak ręka też yy, tą sesję miałem kilkanaście godzin temu ręka jest dosyć obolała no i niestety moje ruchy są też tutaj ograniczone, prawda. Tutaj również yy, miałem dzisiaj okazję sobie poprawić jedno miejsce, dodałem sobie troszkę białego tuszu. Może to też tak dziwnie na razie wygląda, bo to jest świeże, aczkolwiek to po pewnym czasie no, zblaknie bardziej i będzie to estetycznie wyglądało. No niestety na razie tak to wygląda. No tutaj mam też zaczerwienienie, no bo wiadomo skóra jest podrażniona od igieł. I tak dalej, i tak dalej. Tutaj również sobie poprawiłem w jednym miejscu, bo miałem takie małe niedociągnięcia. Ogólnie, tą gitarę to. Ta gitara to była moja pierwsza dziara na tej ręce. Było to 5 lat temu dokładnie, moi drodzy. Później leciał Teal Lindenman. Tutaj również też miałem. Dzisiaj poprawiany kolor. Na pewno to widać. Widać kamerzysta, prawda? Widać, widać. Opuchlizna jest, tak jak wcześniej wspomniałem. Kolejne dziary, trzecie, no to był właśnie Richard Cały. Przypominam, że już to była trzecia sesja. Na czwartej sesji miałem potem robione y, tego i tego, y, Schneidera oraz Olego. Albo odwrotnie, bo jeszcze tutaj miałem robionego. A nie, przepraszam, dobrze powiedziałem. No ostat, y, wcześniej miałem właśnie robionego tego i tego czyli Schneidera oraz Olego. Później miałem zrobionego Paula, który jest w tym oto miejscu. No i również na tej samej sesji był robiony Flake. Tylko, że Flake został nieukończony i to była piąta sesja. No i dzisiaj szósta sesja, czyli ostatnia. No to wypełnienie właśnie tutaj pod tą pachą, że to tak powiem. Yy, Łokieć cały był zrobiony w tym oto miejscu. No i te takie kosmetyki, co Wam wcześniej pokazywałem, właśnie ta lampa i tak dalej, i tak dalej. Także mam nadzieję, że efekt końcowy się ostatecznie podoba. Oczywiście to będzie jeszcze z czasem lepiej wyglądało, bo to jest wszystko świeże, dlatego ta ręka jest jednak taka trochę zniekształcona, bo jest obolała. Tak samo właśnie jak tutaj, to się z czasem wszystko ładnie yy, wchłonie, bo na razie to widać, że to jest jednak świeże. W każdym bądź razie bardzo możliwe jest to ostatni film. Proszę Państwa, tak wygląda efekt końcowy cała ręka w Ramsteinie, Ja ogólnie jestem zadowolony. Sporo pieniędzy wyładowałem w to. Myślę, że blisko 6 tysięcy tutaj jest wsadzone. Bo za sesję tak płaciłem 1000 zł lekko. Myślę, że nawet więcej niż 6000. Nie jestem w stanie też tego teraz powiedzieć. Aczkolwiek, no tak to wszystko ostatecznie się. Prezentuję. Także spoczko. Ogólnie, no co ręka boli, wiadomo, ale efekt końcowy już mamy. Kto wie, może jeszcze sobie tutaj kiedyś zrobię, w tym oto miejscu. Ale raczej wątpię, bo tu już takie jest dosyć miejsce, gdzie się to już będzie wrzucało. Nieważne, czy ubiorę długo koszulę czy krótko, to i tak zawsze będzie to widać już wtedy. Także jeszcze tu się zastanowię. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Zostawcie koniecznie komentarz filmie Oraz subskrypcję na moim kanale Miszczeniu Ziomek Milan. Z takich informacji, no to co? To chyba by było na tyle w tym materiale. Także podsumowując, kamerzysta, kieruj mi tutaj na gitarę. Bardzo cię proszę. Tak jest. Pierwsza dziara była właśnie ta gitara. Było to 5 lat temu. Następna dziara na tej ręce był Till Lindenman. to już była druga sesja. Trzecia sesja był Richard Sven P, czyli o tutaj to wszystko. To była trzecia sesja. Czwarta sesja była Schneider oraz Oliver Riddel, Te dwie twarze. Kolejna sesja, piąta, tak? To był właśnie Paul Landers oraz Flake z tą tutaj oto rurką. No i ostatnia sesja, szósta, czyli dzisiaj, która była 13 października 2023. Wypełnienie tutaj, w tym oto miejscu, cały łokieć. Nie wiem, tutaj pokazywałeś? Tutaj, no takie cieniowanie po prostu. No i kosmetyka, takie jeszcze ostatnie poprawki, typu to. To właśnie, albo tutaj, podociągał mi tutaj Maciek, tatuażysta, który mnie... tu. Dziarał przez te 5 lat oraz ta lampa. O i tyle. Także dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A tymczasem ja kończę tą serię. Mam nadzieję, że seria Wam się spodobała. No i bardzo możliwe, że na chwilę obecną jest to już ostatni odcinek, chyba że magicznie jeszcze sobie kiedyś tutaj coś dorobię. No ale zobaczymy. Na razie serię uważam za zakończoną. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!